9 sierpnia wspominamy błogosławionego Jana z Alvernii, zakonnika. Jan przyszedł na świat w 1249 roku w zamożnej rodzinie we włoskim Fermo. Już w wieku 10 lat należał do zakonu kanoników regularnych, jednak wystąpił z niego i w 1272 przeszedł do franciszkanów. 20 lat później, w 1292, Jan zamieszkał w pustelni na górze Alvernii, gdzie święty Franciszek z Asyżu w 1224 otrzymał stygmaty. Jan przebywał tam 30 lat, aż do swojej śmierci. W tym czasie zasłynął dzięki licznym cudom oraz imponującej erudycji, która została mu dana w cudowny sposób. Był też mistykiem. W czasie wielogodzinnych modlitw ukazywali mu się aniołowie i Franciszek z Asyżu. Jan był spowiednikiem i kaznodzieją. Słowo Boże głosił w Arezzo, Florencji, Pizie i Sienie. W kwiatkach świętego Franciszka, średniowiecznym anonimowym zbiorze opowiadań i legend o świętym Franciszku i jego towarzyszach, poświęcono mu kilka rozdziałów, barwnie opisując historie związane z jego życiem. Jan zmarł 9 sierpnia 1322 roku w swej pustelni na Alvernii. Jego kult w roku 1880 potwierdził papież Leon XIII, tercjarz franciszkański. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Jan wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.